Witam serdecznie. Logujemy się. Miałem grać z panem Jęzorkiem, ale go nie widzę. Skoro go nie widzę, to gram sobie przypadkowo. Przypadkowymi przeciwnikami. O. No to jedno bez atu, sobie powiem, z kim tu gram. Canada. Aha, Canada. Róża Maria to prawdopodobnie jest. To jest Róża Maria z Włoch, a Mazek to Czech. Nie, ale roleczek. Roleczek. Jedno bez atu to moje. Pan Jęzorek brzydko mi napisał, napisał mi: grasz frajerze. No, panie Jęzorek. Panie Jęzorek, ja panu wybaczam, ale grać z panem nie będę. Pan mi nie widziałem pana Jęzorek, no i co? Chciałem z panem grać Jęzorkiem. Brzydko mi napisał. I co mam zrobić? No nie widzę go. Chyba są dwa piki, no co to może być, dwa kiery? No, monta powinien spasować i bardzo dobrze, też bym spasował. Asów nie ma. No nie powinno to być ugrane, nie znaczy kontry nie dał ten mój ten. Oj, askier. Capelletti napisał. Wyimpasował mi damę. To już lepiej było wistować w karo, skoro ja mam bez atu. Teraz mi wyimpasuje króla karo. I teraz będzie rzeź. Puszczamy. Stół martwy. Ten mu uciekł. Co kiera przebija?
Bardzo dobrze przebił. Tak, bardzo ładnie. Ściągnij Asatref. Utrudnia mi jak może. Asatref nie ściągnął. Ale jest... Już ja mam króla pik. Szedłem w waleta pik. Dlaczego kontry nie dał? Wykier. Czego kontry nie dał? Nie gram z nim, bo nie mam karty. A pan Jęzorek, nie wiem dlaczego nie chciał ze mną zagrać. Nie napisał do mnie. Czekałem na niego. Powiedziałem, że mam z nim grać. Och. To zróbmy takie lipne jedno BA. Nowy stół, kto to jest? Och, USA. Pier to Piotr, ale Piotr się nazywa... A Tansien się nazywa... Ech. Dwa kiery, transfer na piki. No dobrze. Dwa piki. No i co teraz? To powinien mieć 6 pików na to. Powinien mieć na to pików 6. To powinno być wobec tego górne. Powinien mieć 9 punktów. Zobaczymy. Czy ma pików 6 najpierw? Bo ja musiałem powiedzieć 2 piki. Nie ma pików 6. Gramy na spadnięcie 9. No król, to może tam jest dama pik. Mamy dobre lewy kierowe, więc przechodzimy treflem, ale nie impasem. I impasujemy pika. Jeszcze raz. No to ściągamy pika, wyrzucamy trefla. Podzielili się. To spróbujmy ustawić przymus. Może Piotruś ma ten. A nie liczyłem, co spada. A co teraz, Piotrusiu, rzucisz nam?
było przymusu. Na ten był w przymusie. Ale figury, gdyby były figury karowe z królem trefl, Maria Sztref, to byś 0,9. Mają te przydomki rysunek gwiazdy karą. Pas. Moje kiery zyskały na wartości. Ma dół otwarcia. 11, 12. Nie ma czwórki pikowej. Żaden nie ma czwórki pikowej. Siły są mniej więcej równe. Proszę bardzo, zagramy dwa piki z konterką. Do twoich kierów, kochanie. A nie kochanie, bo to Piotr. Każda odzywka poza pasem jest zła w tej sytuacji. Niech mi wyrzuci, bo się zdenerwowałem. Dwa piki z pątrą robi. Tu nie miał na dwa trefle. No, ciekawe co ma. Rekontrę sedam, bo to jak grać, to nie, nie... Trzy trefle. No spasować na dwa piki. Tu nie miałeś na dwa trefle, tu nie miałeś na... się zdarzy cud. Może ma króla z waletem. Nie ma króla z waletem. Ejku. Jak te trefle wygrać? Jak się bawić, to się bawić. Jak się wygłupiesz, to się wygłupiesz. Nie trafiłem tego kiera, trzeba było położyć waleta. O, reszta moje. Bez jednej.
Żebym trafił kiera, to bym wygrał. Żebym położył waleta kier, to bym wygrał. Gdybym położył damę karo, też pewnie bym wygrał. W pierwszej lewej. Damę karo i zagrał w trefla. Thompson and Thompson. Mam bardzo ładną kartę, spasową. Z Portugalii. A to jest ten. Z Indii. Ela z Kanady. To powinno być 5 kart. No daj kąterkę. Daj konterkę i zawistuj w piko. Ja nie mogę tego właśnie, to wistuj. Jeżeli to jest król tref. W trefle trzeba było grać. Wyimpasował mi damę, bardzo ładnie. No, kto ma króla pik? No i chwila prawdy. Ma króla pik czy nie? Ma. W trefle mogliśmy grać. Graliśmy 2,5. Z powodu wstrzemięźliwości. 3 trefle z tą ręką. Ponieważ im coś idzie. Trzy tref to jest słabe. No ma 4 kiery, no wiem, że masz 4 kiery, więc gram na skrót.
Siódemka, najniższa karta. Teraz sygnalizuje wartość w karach. Nie wiem, czy to jest sens. Czego nie gra kieru więcej? Co on będzie przebijał tu od te piki? Puść. A po co damą wskoczyłeś, koleś? Jeden kier mniej. Zostało 8 kierów. Liczymy te kiery. O! Ślemik im wyszedł. Ślemik. Zablokowałem ślemika. Pięć i dwa wygraliśmy. No, bardzo ładna karta. Z tą ręką powiem jedno pik. Uciekł mi. Win. Winaj Gandhi. No i bardzo ładnie. Muszę powiedzieć, 4 piki, to nie ma co kombinować. O, bardzo ładnie kara będę w tę stronę przebijał. Ale fajna licytacja. Mój musi mieć 6-7 oczek. Wyimpasował tamtemu figurę. A bo ten nie ma kar. Ale numer. Nie masz? Król kier był pod impasem. Ajajaj. To co, on miał tyle kierów? Miał karo jedno. Siódemka karo wedzi lewą. Nie policzył.
Ten miał króla, ale to się zgapił. Ten miał króla tref. No to tak, z takimi układami, no to jak to? Grać. O, Shirley przyszła. Też Thompson, ostatnią grą by się zmęczyła. Moja ręka nie ma wartości obronnych. I co, Shirley, nie wiesz, co zrobić. Ostatnie rozdanie, bo jutro rano na wycieczkę jadę. Biała mysz. W Hitemouse. W Hitemouse all... Z Romanii. Roman. Jak szaleć, to szaleć. Ten mój musi trzymać jakoś te kiele. Ma jakieś trefle. No przed partią. No, nie, nie, bez kontry chętnie zagram. I trzy bez atu to totalna siła. Powinno być 15-16 oczek tam. Czy mój ma i lewe kierową ma? I dama pik też weźmie. Kara tylko mnie niepokoi. No, ściągaj damy pik i waleta pik. Jest raz. Czy przebije? Przebił. O, niedobry. No ale damę tref mu musi mieć. O. To nie w trefla. W pika. Oczywiście, że w pika. Damy tref jeszcze bierzemy. Musiał mój trzymać trefle. Rola karo trzymam.
na wsiakiej sucie nie liczyłem tych kierów. O, mam damę, mam damę. Oj, damy karę, mówią już. Dlaczego nie chciał grać w kara? Nie chciał grać w karę, idę do domu. Chociaż mam jeszcze jedną ładną kartę, zagram jeszcze jedną. A trzeba za to bardzo dobra odzywka. Uciekł mi. Tu Cate zostało. Tu Bob. Run. Trefel. Trzy kiery. No nie chcę takiej licytacji. Muszę spasować. No, ruszyło go sumienie. No dawaj, Bob. Masz asakier? Może chociaż króla masz i pasujemy u katę. To jest strefy trzech. Bob. Tomato. Nie widziałem tych kierów. Trzeba bić. Już jest tak zwana książeczka. Nie wiem, czy on tam ma jeszcze jednego trefla, czy nie ma. Nie pamiętam.
Chyba mój ma damy pik. Karawan biorę. Chociaż nie wiem, czy ten, jak tam jest zasem kara. No nie biorę karały, przy tym ma tylko asa karo. Piki mogliśmy wygrać. Ajajaj. Jeszcze raz mam ochotę zagrać. Ile byśmy w piki wygrali? Dawaliśmy pika, karo i trefla. A przebitki trzeba wygrać. Pas. Blokujemy kiery i piki Jonasowi. Nie udało się zablokować. Jona zapytał Catę, czy ona gra gestem. Ona powiedziała, że nie. I go przeprosiła. Piki z kierami. O. Myślę, że tu można i 5 karo wygrać. Kontra czy 5 karo? Zróbmy 5 karo. Co mi tam? Kierów nie oddajemy. No, na kontrę nie ma. Katę też nie ma na kontrę. Pięć kierów, nie? Nie chciałaś pięć kierów, katę? Pika oddam, no jak oddam jedno karo, to nie przegra. Chwila prawdy. I co teraz zagrać? Spadającą dziesiątkę karo.
Ach. Na singlowego asa trzeba było zagrać. No nic, biorę resztę lew. Kto to mógł wiedzieć? Tu była szansa na więcej kar i była. Dlaczego tu był singlowy as, to nie wiem. Dobrze, że catę położyła dama. No. Trzeba iść do domu. Nie, bardzo ładna karta, już nie gramy.